Hello! Wiedźma Lantana z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie w Honkaju. Tym razem odcinek po polsku. Jak widzieliście, również u mnie będzie język angielski na kanale. Również jest w opracowaniu, jak zrobić, gdzie filmiki będą w polskiej wersji językowej, ale dla zagranicznych widzów, żeby były angielskie napisy. Również to będzie w przygotowaniach. Dzisiaj taki bardzo szybciutki filmik, Simulated Universe, dlatego że też mamy bonus, jako że mamy rocznicę, rok istnienia naszego Honkaja Styrene. Stąd mamy trzykrotność nagród za ukończenie danego świata. Lecimy, moi drodzy. Cóż jeszcze, bardzo Wam serdecznie chciałam podziękować i graczom, i widzom z Polski, jak i widzom zagranicznym. For international viewers, thank you so much for subscribes and for likes. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Jestem niezmiernie wdzięczna za to, co się dzieje na kanale. Tak, Tim, dobrze widzicie. Ja wiem, że tutaj Boss Enemy, czyli nasza śmierć, nie jest odporna na to, ale zobaczycie, jak ten Tim potrafi wyzerować bardzo szybciutko Simulata, więc lecimy. Poziom 9, trudność najwyższa, czyli 4. Lecimy na Szczecin. Moi drodzy, robimy Nihility. Ja stwierdzam, że tutaj Nihility pasuje bardzo dobrze. Lecimy. Jest to, jak widzicie, już moje drugie podejście dzisiaj. Cóż się zacięło? No nie, no błagam, Honkaj, no nie rób mi tego, kiedy ja nagrywam. No, dobra. I cóż, moi drodzy. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałam Wam podziękować, bardzo się cieszę, bardzo również zapraszam do sekcji komentowania, jak i również do, no oczywiście, chociaż do, ale nie, remake damy. Chociaż również zapraszam bardzo serdecznie na kartę społeczności, moi drodzy, gdzie tam również bardzo wiele się dzieje. Nie mam nic dot. Dobra, trudno. Mam, okej, okay, lecimy. I tutaj nie zdążę, na pewno będę... Speed, dobra. Zdążyłam. Na ostatnią chwilę, ale zdążyłam. Tak, tak, moi drodzy, wygląda robienie kolejnych poziomów z Acheron. Czasem mam wrażenie, że ona naprawdę jest zbyt OP. Uwierzcie mi, zbyt. Cóż my tu mamy? Opcje. I won't break, I'm looking down. No to... Nasz motor jakiś przed chwilą przejechał, a niestety mieszkając na parterze bardzo to słychać. No i pięknie. Dajemy occurrence. Mhm. Spróbujemy. Tutaj walka. Och. Nie, brama, brama, brama. Nie przepadam za bramą, moi drodzy. Nie przepadam za walką z bramą. Chociaż nie jest jakaś ona wybitnie trudna do pokonania, ale jednak. No, ani mi się wasz. Mhm.
pięknie przełamana. Piękna walka. Piękna walka, szybka walka. Kurczę, cóż więcej chcieć. Ach, coś dzisiaj, powiem wam szczerze, ten Honkai, nawet jak miałam bez streamowania odpalone. Resonate'a mamy, pięknie. Coś mi on dzisiaj tak średnio chodzi, elitka. Kogóż mamy, mam nadzieję, że nie małpę, bo nie mam gepcia, bo jak wiecie, do tej małpy z tymi napojami, która później ma zablokowaną wrażliwość, to najlepiej jest kogoś nałożyć z tarczą. Jeśli w tym momencie ja bym tutaj skłaniała się przy użyciu gepcia, z tego tytułu, że te butelki rzucane w naszą stronę odbijają się od tej naszej tarczy i przełamują jej tą blokadę i tak naprawdę ta małpa sama siebie bije, więc... Nie mam? Nie! Oh no! I nie mam tego jedzonka zrobionego! No nic. Nie no, dzisiaj to jest po prostu okropność, jeśli chodzi o działanie tego Honkaja. Nie wiem dlaczego tak. Wracając też do tematu AFK Journey, widzę, że naprawdę seria wam się bardzo spodobała. Cieszę się, bo dla mnie gierka jest naprawdę rewelacyjna. Ale postanowiłam, że jednak... Dobra, może jeszcze z dwa filmiki będą, żeby seria miała kontynuację. Ale... bardziej chodzi mi o to, że jeśli będę robiła filmiki po 15-20 minut, pięknie. Za daleko z fabułą nie dojdziemy, dlatego właśnie tego typu gry, czy na przykład Trails in the Sky, zostawiłabym w tym momencie na robienie streamów, moi drodzy, bo takie granie, to wiecie, ta seria by miała nie wiem ile odcinków. Tak, teraz jest bonus potrójny, drobno imaginary, seriously, ach, no nic, trudno. Lecimy dalej, moi drodzy. Druga elitka szybciutko i lecimy potem, moi drodzy. O! O! Nice! Czy my tutaj coś chcemy od Herty? No, właściwie nie, bo mamy zero. Dobra. Więc szybciuteńko, moi drodzy, do drugiej elitki lecimy i... Lecimy, moi drodzy, na bossa. To mamy oznaczone, więc dlaczego nie użyjemy sobie tego jako coś przydatnego? No średnio, średnio, ale okej, źle nie ma. Dwie. Dobra, mamy. Blessing... tyle. O! No! Pięknie! Akurat. No i mamy drugą elitkę i później tu już do final bossa pójdzie naprawdę bardzo szybciutko. O nie! O nie! O nie! No! Dobra, weakness padło jak najbardziej, ale... Średnio, bardzo średnio, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tak mówię, gepard by się tu przydał bardzo. Ostatnio jak robiłam simulator, to właśnie bez geparda. I też nie miałam tej małpy. Ale ona zaraz przełamana będzie. Pięknie. Wleciał dot. Nie,
Znowu nam się uaktywniło Więc mamy tutaj pięknie łyk herbatki. No niestety. Chociaż nie, ona dalej nie ma tej. Teraz sobie aktywowała tą tarczę. No niestety nie mam depcia. Tutaj w teamie mam Ruan Mei, która pięknie tutaj nam daje boosty. Więc ją warto sobie zbudować, warto ją sobie zrobić, jeśli ktokolwiek ma. Jeśli chodzi o Acheron, ona bardzo dobrze współgra. Dużo osób mówiło, że nie dawać ją razem do teamu z Kawką. Dla mnie jest to team idealny. Tutaj akurat jeszcze, bo nie w pełni mam Acheron zrobiony. Black Swan mam zrobioną. Wprawdzie nie mam kon do niej pięciogwiazdkowego. Natomiast kon pięciogwiazdkowy mam, ale ten pod Nihility, ten, który kupujemy sobie z Simulata za te etykiety, moi drodzy. I powiem wam, że ten kon świetnie się u niej sprawdza. Kurio. Dobra. Świetnie ten kon się u niej sprawdza. U Acheron, w ogóle zmiłam jakieś szczęście z Acheron, to wam nie mówiłam i nawet w sumie nie pokazywałam wam z warpowania tego, bo Acheron tak naprawdę dostałam bez gwaranta. Wyobrażacie to sobie? Oj, no nic, physical, no why you do this to me? Acheron w ogóle dostałam, moi drodzy, bez gwaranta. Nie, bo tam mam na tym ząbku, że za 100 tych damage zwiększa, więc nie będziemy tutaj tracić niepotrzebnie tych kosmicznych fragmentów. Troszeczkę szkoda. A wy tak jesteście. Cacy. Dobra. No o. Nie wypadł weakness wprawdzie, ale szybciutko się z tym rozprawimy, moi drodzy. I zaraz szybciutko lecimy na... Na final bossa. Żegnam. Więc osoby, które wyczekują AFK Journey, będzie jak najbardziej, tylko tak jak mówię, ja bym to chciała zrobić, wiecie, na zasadzie długiego streama, na przykład godzinnego albo dwugodzinnego. O, już mamy elitkę, więc pięknie, godzinnego albo w sensie bossa final, dwugodzinnego, żeby faktycznie coś, moi drodzy, z tego było, bo... Bo jeśli, tak jak mówiłam, ja będę robiła odcinki po 20 minut, po 15 minut, ta fabuła jest naprawdę obszerna, to tak jakbym Trace in the Sky chciała wam rozbić na faktycznie pojedyncze odcinki, to 5 odcinków po 20, po 25 minut i my byśmy jeszcze z głównego miasta nie wyszli, tego początkowego, startowego, więc to jak dla mnie nie ma najmniejszego sensu. Więc musimy, moi drodzy, troszeczkę zmienić taktykę. Tak, czekam w dalszym ciągu na kompa, czekam na nowy sprzęt z konfiguracją taką, jak będę chciała, czyli z dyskiem 1 tera, bo niestety, jeśli chodzi mieszkaniowo, nie mam możliwości mieć stacjonarnego
komputera, muszę pomyśleć nad fajnym laptopem, ale w tej konfiguracji, jakiej ja chcę, jest to do ogarnięcia. Osoby, które piszą na temat mojego apka i mojego modelu 2D, dlatego też nie podejmuję streamów na Twitchu, bo skoro to ma być VTuber, no to chcę, żeby te streamy na Twitchu po prostu były tak, jak na VTubera, moi drodzy, przystało. A nie, tak, czasem się tak dzieje. Nie wiem dlaczego, to przed chwilą widzieliście. Chcę, żeby po prostu było tak, jak na VTubera przystało. Model 2D mam upatrzony na oko, troszeczkę może w innej gamie kolorystycznej, ale w takim zamyśle, jakim ja chcę i wpisujący się w ten taki monochromatyczny kolor. Więc na spokojnie, będzie to wszystko ogarnięte. Dwa, niestety, ale VC Face bardzo zabiera dużo pamięci, RAMu, więc niemożliwym też jest, by na tym obecnym komputerze, którym mam, co się dzieje z nitem od Ruamej, zepsuł się. Więc też po prostu mogłoby to najzupełniej w świecie nie działać i tak z biedą nagrywam dla was filmiki. A starsze gry jak najbardziej, streamy i jestem w stanie zrobić. Ej, zepsuły się w ogóle animacje Ruamej, nie wiem czy zauważyliście. Piękny błękit, no ale resztę działa normalnie. Więc ja nie wiem, o co chodzi. Mamy już drugą fazę. Mamy ostatnią, moi drodzy. Jezus Maria, Black Swan, by mi o głos umarła. Lucza, ty pilnuj, chłopie. Więc tak jak mówię, ej, no znowu, otóż tu chodzi, od reszty działa. Więc wyjaśniając wszystkie te pytania i wszystko to pytania na Twitterze odnośnie właśnie mojego awka i modelu, tak, i ja nie kryję się z tym, mój awek został wygenerowany przez AI, ale dzięki temu awkowi powstał właśnie cały zamysł tej gamy kolorystycznej i tego, jak to po prostu ma wyglądać i tak też w tej gamie kolorystycznej będzie utrzymany. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak mój kanał wygląda i jak moje sociale wyglądają, bo jak pamiętacie na samym początku, to w takim kolorze, a w takim kolorze, nie było to ładne, nie było to estetyczne. Ej, ale po co chodzi naprawdę o Ruamej z Wiltem? Nie czaję bazy. Więc nie wyglądało to naprawdę dobrze. A teraz, jak dla mnie, jest to bardzo estetycznie w jednym takim kolorze, w jednym takim schemacie i tak też będzie mój model 2D wyglądał. Więc podobnie, no w podobnej gamie kolorystycznej. Więc myślę, że już niebawem spodziewajcie się wielkiego otwarcia i wielkiego wejścia na Twitch. Myślę, że wtedy, gdy już ja będę miała wszystko poukładane i będę miała nowy komputer, pokopiowane rzeczy, bo jeszcze muszę też informacje odnośnie sprzętu zrobić, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Muszę wam rzeczy nowe, też dać informacje, zrobić cały regulamin. Wtedy też na pewno może nawet będzie coś na zasadzie głosowania. Mamy battle over. Coś na zasadzie głosowania, żeby dobrać odpowiedni czas streamów. Żeby nie było, moi drodzy, że ja zrobię streamy wówczas, kiedy wszyscy będą w większości w pracy, w szkole, na zajęciach dodatkowych. No nie chciałabym po prostu czegoś takiego. Chciałabym, by każdy swobodnie mógł, moi drodzy, uczestniczyć w streamie, a jeśli nie zdąży dotrzeć na sam początek, to żeby chociaż gdzieś tam w trakcie trwania tego streamu mógł na spokojnie dołączyć. Więc, moi drodzy, kończąc ten króciutki filmik i wygranie, to tak wygląda mój team. Mi się on sprawdza rewelacyjnie. Głównie poszliśmy tutaj w Nihility.
które super się sprawdza, ale Hanta też testowałam tutaj kiedyś, także dla mnie to teraz ta śmierć jest obiektem testowym, można powiedzieć, tak jak wcześniej był Sfarok, tak teraz tutaj ten świat jest obiektem testowym błogosławieństw. Bym musiała sprawdzić Distraction albo Elation, może gdzieś przy następnych materiałach po prostu przetestujemy sobie, jak to wszystko działa, może też jakiś inny team. Curio, no Curio tutaj było to zwiększające damage, tutaj ten ząb i glue. No i punkty 7500, czyli co za tym idzie, mamy maksymalnie wbity na ten tydzień. Zrestartuje nam się to w poniedziałek, moi drodzy. Czyli co? Kończymy ten szybciutki filmik. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wiedźma Lantana Wam bardzo dziękuję za spory ruch na kanale i za to, co robicie, za te wszystkie łapeczki w górę, za te wszystkie wyświetlenia. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie subiki, ale też bardzo bym prosiła o troszeczkę większy odzew, jeśli chodzi o komentarze. Jeśli widzicie, gdzieś tam coś tam nie pasuje albo macie jakieś porady odnośnie streamów czy programów, chętnie zapraszam albo na karcie społeczności, albo, moi drodzy, bezpośrednio pod filmikiem, jeśli macie jakieś ciekawe porady, czy odnośnie Twitcha na przykład, żeby gdzieś coś lepiej działało, coś usprawnić. Chętnie wezmę Wasze porady do serca, więc no, dla Was komentarze są otwarte. Pamiętajcie o kulturze wypowiedzi. Gdzieś tam czarny humor, czy gdzieś tam coś jest dozwolone, ale pamiętajmy, nie każdy lubi czarny humor i nie każdy lubi takie rzeczy, więc wiecie, z taką dozą trochę, że komuś może się to nie spodobać. No to co, moi drodzy? Ja Wam życzę miłego weekendu, bo zapowiada się ładnie, słonecznie, przynajmniej u mnie w województwie. Ja życzę Wam serdecznie miłego weekendu i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!